Cześć Wam. Witam Was serdecznie z mojego tymczasowego biura. Jest sobota i właśnie mija nam drugi tydzień pobytu u dziadków. No musiałem się gdzieś zainstalować z całym sprzętem i jestem w swoim dawnym pokoju, gdzie mieszkałem przed wyprowadzką. I teraz znowu chwilowo jest to mój pokój, więc sobie tutaj zrobiłem biuro, zainstalowałem komputer, zainstalowałem laptop. No i sobie pracuję. Jest sobota, jak mówiłem, i ładna pogoda, piękna pogoda, gorąco jest, więc zaraz wyruszam. Wszyscy już są na działce, więc ja zaraz do nich dołączę. No, mój dzień, jak co dzień, praca, praca, praca. Olek tu ma prawdziwe wakacje, bo działka, zalew, piaskownica, plac zabaw, hulajnoga, rower. Codziennie ma coś innego w zależności od humoru, w zależności od pogody, a czasem to miks tych atrakcji. Tak, Olek ma naprawdę fajne wakacje. A ja, jest sobota, więc trochę też chcę odpocząć, odejść od tego komputera. Dzisiaj nie włączam komputera w ogóle. Idę sobie na działkę i tam sobie podpoczywam. Raczej zajmę się Olkiem i jeszcze jego kuzynką, starszą o rok, która od środy też jest tutaj. Odkąd przyjechała, to jest totalne szaleństwo. Roznoszą dom, krzyki, hałasy, śmiechy. Jest głośno, jest głośno. Teraz szaleją razem na działce, więc ja idę do nich. Więc podejrzewam, że nie będę odpoczywał, tylko się nimi zajmował. Ale to i tak coś innego niż praca przed komputerem. A jeszcze wcześniej jadę do Akszona. No i przyjechałem do Akszona. Czy jak to się wymawia prawidłowo? Action, 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 czy jeszcze jakoś inaczej? Jest to niby sieć holenderska bodajże. Ale dla mnie to jest Action po prostu. Był to Zuzi swego czasu, jak pierwszy raz tutaj przyjechała, to stał się jej ulubionym sklepem. I później za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy do rodziców, to właśnie do tego sklepu przyjeżdżaliśmy do Actiona. Później niedaleko nas powstał, więc tam też zajeżdżaliśmy, ale jakoś nam się znudził. Tam, nie wiem, niby są rzeczy sezonowe, ale poza tym to stały asortyment i chyba za często tam bywaliśmy. No i tak to wyszło, że był naszym ulubionym sklepem, a teraz po prostu sklep jak sklep. A ja przyjechałem coś tutaj zobaczyć i zaraz jadę na działkę, na którą docelowo się wybieram. No i jestem. Generalnie pojechałem docelowo po to. Bo stwierdziłem, że się przyda taki stojaczek na telefon, taki mały statywik. No i tutaj był najtańszy, bo niecałe 7 zł. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Mamy niby takiego kijka na telefon, ale może czasem nam się też przydać taki właśnie statywik. Więc docelowo przyjechałem po to. Zaraz na działce zobaczymy, jak to w ogóle się sprawuje. No i jeszcze obiecałem dzieciakom, że im kupię zwykłe balony. A przy okazji mają basenik na działce, to niech się trochę może sobie popsikają się wodą. Piłka zawsze się przyda, zwykła za 7 zł piłeczka, więc to też coś im tam wymyślimy. No i teraz już ruszamy dalej. No i już jestem. Idę sobie już na działkę odpoczywać. Ze wszystkimi rzeczami. Ale tu dawno nie byłem. No już kilka lat mnie to nie było. No, zobaczymy, co tu się zmieniło. No, dzieciaki już tam na pewno szaleją. I ja będę razem z nimi zaraz. Fajnie mieć taką działkę. Jest gdzie pojechać. My takiej nie mamy. I nie zapowiada się, żeby się coś zmieniło w tym temacie. Ale u nas jak jest gorąco, to jedziemy nad wodę.
Tak, to i tak byśmy nie mieli czasu na tej działce przebywać w tygodniu. Jak pracujemy, kupić gdzieś działkę, gdzie trzeba dojeżdżać, nie wiadomo ile, to też nie ma sensu. Więc sobie zrobiliśmy ładnie na balkonie. Jak coś, to sobie siedzimy na balkonie. Dobrze. Sobota dzisiaj jest, jeszcze niedziela. I w poniedziałek przyjeżdża do nas Zuzia już. Przyjedzie do Opola pociągiem, skąd ją odbiorę. Oluś już też tęskni. Już mówi, że chce do domku, do mamusi. Już go bierze. Więc Zuzia też tęskni, ja też tęsknię. To się już niedługo zobaczymy. W poniedziałek. Dzisiaj minie, jutro minie. Poniedziałek praca i po pracy już będzie. Sioluś ucieszy. Wie, że mamusia dojeżdża, ale nie wie kiedy. Ciekawe, czy już są w basenie, czy jeszcze nie. Czy jeszcze woda się nagrzewa w basenie. W baseniku takim małym. Specjalnie kupionym na te wakacje dla dzieci. Zobaczymy. Dobra, już prawie. O, basenik widać. A dzieciaki też gdzieś tam są. Serwus. A wy już jecie? Jeszcze. Paluszki jecie? Jeszcze. Basenik już? No. A już. Gdzie mój hamak? Tutaj. Czy ja wam pozwolę? No zaraz zobaczymy. Dobra. Zaraz się przebiorę, ogarniemy i zaraz zobaczymy, co będziemy robić. Możesz. Dobra. Skakuj. Za zimna. Skakuj, nie jest zimna. Na słoneczku jest, nie jest zimna. O, super elegancko. I jak jest? Super jest? Mogę siadać? Możesz, powiedz jak jest. Oluś, powiedz jak jest. Fajnie. No, daj mi. Dać ci piłeczkę. O, jak to się lekko. Olga, popatrz. Olga, nie idź. Cześć. My jesteśmy na działce. Na działce jesteśmy i się bawimy. Ale popatrz, mam pistolet. Pistolet masz i strzelasz z pistoletu w tatę. Że ja sobie nie kupiłem drugiego do obrony, ale nie pomyślałem. Ja sam. Ja wózkę sprowadzę. I ja was sprowadzę. Idę. No chodź za mną tutaj. Tutaj. Tutaj idę. Zachwę. Chodź moje łapki się znalazły przy drodze. A potem idziemy. No chodź. A potem. No chodź, Olga. Bo ja muszę nazbierać wolówę. Tata, chodź! Idę. Nie mogę wam... Chodź tu!
żółwek. Ej, może teraz się rozdzielamy i szukamy mrówek. Dobra. To ty idź tam, a idę tu. Dobra. Cześć, kolego. Ja będę prowadził. Dobra, prowadźcie mnie. Prowadźcie mnie, dzieciaczki. No to mówię, idziemy na maliny. Chodźcie. Chodźcie. Tarariraram, tarariraram. Trochę na hamaku, trochę na ławeczce. Pod taką słomką. Dzieciaki szaleją. No i tak. Czas się zbierać już do domu. Dzieciaki już z dziadkami pojechały. Basenik już jest zakryty. Hamaczek już jest schowany. Wszystko już pochowane. A ja mam chwileczkę spokoju. Cisza, spokój. Jeszcze bym tutaj najchętniej trochę został. No ale będę już też jechał za nimi. Jakieś 5 godzinek posiedzieliśmy sobie na działeczce. Odpoczęliśmy, poleżeliśmy. Dzieciaki się popluskały. A teraz pewnie, no nie, no już spać nie pójdą, bo już jest ta godzina, że już muszą wytrzymać do wieczora ze spaniem. Ale mam nadzieję, że wcześniej dzisiaj padną i o 8, o 20 już będzie w domu cisza. Taką mam nadzieję. Tak, już nic nie ma na tej działce, wszystko już jest pochowane. To co tu robić? Już nic teraz nie robić. Ubierać się i jechać do domu na jakąś kawę czy coś innego. Jeszcze sobie tutaj pochodzę troszeczkę, podelektuję się tą ciszą. O, trochę sobie w cieniu stanę, trochę sobie po słoneczku pochodzę. I a jutro znowu przyjedziemy. Jutro jeszcze jest niedziela. To co, będziemy w niedzielę w domu siedzieć? Bez sensu. Ma być też taka pogoda, a nawet i jeszcze cieplej, bardziej gorąco. Więc jutro znowu przyjedziemy sobie poleżeć. I to tak. Już dzisiaj nigdzie nie pójdziemy. Przyjdziemy do domu, no to będziemy... No chociaż nie, jeszcze pewnie z dzieciakami pójdziemy na plac zabaw, żeby je jeszcze trochę wymęczyć. Dobić, żeby już totalnie padły, żebyśmy mieli wieczór dla siebie. No. No to tyle chyba na dzień dzisiejszy. I słyszymy się. Może jutro coś nagramy, a jak nie jutro, to w poniedziałek, jak będziemy jechać po Zuzie. To na pewno wtedy. Może jutro też coś się w niedzielę uda.
Aczkolwiek, no zobaczymy, bo jutrzejszy dzień to będzie praktycznie taki sam jak dzisiaj na tej działce. O, jeszcze pociąg jedzie. No. Więc tak. Tu jeszcze sobie może na chwileczkę usiądę, przycupnę sobie na ławeczce. O, w słoneczku. Przyjemnie. Mógłbym sobie tak tutaj przyjść w jakiś dzień, cały dzień, tak w ciszy posiedzieć z książką. To by były wakacje. No ale nie, nie ma tak łatwo i fajnie, i przyjemnie, i prosto. Bo wakacje będą, urlop będzie, ale to wtedy jedziemy nad morze. No, kurde, miałem nie mówić, gdzie jedziemy. No dobra, jedziemy nad morze. Pojedziemy sobie nad morze, ale gdzie to nie powiem. I dokładnie kiedy też nie powiem. Na razie czekamy na Zuzię, a później jeszcze trochę tu pobędziemy i wrócimy do domku. Ale przyjemnie w słoneczku. Generalnie to ja słońca nie lubię. Jestem bardziej taki człowiek chłodnolubny, aczkolwiek jak sobie tak siedzę tutaj na działeczce, nic nie muszę robić, nigdzie nie muszę iść. Cicho, wiaterek i słoneczko, no to jest bardzo przyjemnie. Tak to w mieście to bym już umierał i marudził. A to mi nie przeszkadza. Więc jeszcze sobie tak troszeczkę pokorzystam i będę ruszał. Tak też zrobię. No dobra. Nie ma co, bo później będzie, że wszyscy pojechali, a tu sobie sam zostałem. Trzeba wracać do dzieciaków. Dobra. To by było dzisiaj na tyle. Cześć. Powiem to pierwszy raz. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Yeah! Cześć! Z tego wszystkiego zapomniałem to zrobić test. Zobaczyć to, co kupiłem. Więc jeszcze szybko, zanim pojadę, to zobaczę, czy to jest warte tych 6-7 zł. Czy nie. Czy to w ogóle się do czegoś będzie nadawało. I jeszcze tak, jeszcze szybko zrobię i wtedy dopiero będę ruszał. Więc mamy ten nasz statywik. Grundig. Dobra. I zobaczmy teraz, co jest to takie malutkie. Tak. I zobaczymy, czy to w ogóle się nada. O. Spoko. Nóżki. Nóżki da się. O. Postawić elegancko. Fajnie. Fajnie wygląda. No wiadomo, że za tą cenę to nie ma też coś oczekiwać, nie wiadomo jakiej jakości. Ale nóżki, jak się rozłoży, to stoją sztywno. Dobra, tutaj na telefonik miejsce. No, bardziej w tą stronę. No i elegancko. Tu sobie włożymy w to telefonik, bo ostrość mi uciekła. Houston, Houston, mamy problem. O, dobra. No i takie urządzonko w Actionie za niecałe 7 zł. Pyk, pyk, nie w tą stronę. Pyk, 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 pyk. Wszędzie się zmieści, o, malutkie. A później tylko się rozkłada. Nużęcje rozjeżdżają się. O, tu sobie pyk telefonik. Może nam się przyda, może do czegoś wykorzystamy. Więc spoko. Grundig, Grundig. Niecałe 7 zł w Actionie. Elegancko. No więc tak. Teraz już wracam do autka i już jestem spakowany, wszystko pozabierane, pozamykane i jadę. Zapomniałem w ogóle o tym statywie, co kupiłem, ale sprawdzone nada się.
Nawet jakby miał być jednorazowy, to za tą cenę to spoko. A że go nie będziemy też tak często używać, jak w ogóle będziemy go używać, to jest ok. To co dzisiaj kupiłem w Akronie, wszystko już było użyte. Prawie wszystko. W sumie to co? Pistolety i piłka. Balony będą w domu. Jeszcze teraz jakąś wodę jadę kupić, już wracam do domu. To na razie.